Witam wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie Euro Truck Simulator 2. Dziś dwie nowości. Jedną już możecie zobaczyć od razu, czyli modyfikacja zimowa do ETS-a 2, z tym, że tych modyfikacji zimowych jest bez liku. Cztery chyba modyfikacje dostępne w tej chwili mamy, przynajmniej te, które ja znam. To na ich temat porozmawiamy sobie później, w trakcie jazdy, natomiast teraz chciałbym Wam pokazać kolejną ciekawą rzecz, nowość, którą sobie dodałem. Ale to w tym przypadku przejdziemy do warsztatu i przejdźmy do skinów. Otóż to taki oto skin, czyli Black Amber. Dlaczego tak? Otóż tak jak Wam wcześniej widzieliście zapewne w skanie mojej poprzedniej, miałem interior zainstalowany na wzór Black Amber. Jakby ktoś w sumie nie wiedział, to Black Amber to jest limitowana wersja 100 sztuk skani. Skania tam na przestrzeni lat wypuszczała takie limitowane wersje i między innymi zrobili coś takiego. Ja mam ten interior Black Amber, chciałem, żeby to miało ręce i nogi, czyli zainstalowałem sobie ten skin właśnie Black Amber, żeby to jakby współgrało ze sobą. Tam zbytnio nie skaleczyłem tej skani, bo wyczytałem w broszurze, że ta wersja może mieć różne konfiguracje podwozia, 6x4 również może mieć taką konfigurację, więc tu jest wszystko zgodnie z tym, co sobie skania zamierzyła. Ten skin nie jest jakiś tam najwyższych lotów, bo widzimy, że piksele wychodzą, tu z kolei jest ten gryf skani, którego nie powinno być. No i oczywiście stopnie też są w innym kolorze, lusterka są piano black, czyli tu jest zachowane wszystko tak, jak powinno być. No, koła też są inne, trzeba by było oddzielną modyfikację tworzyć, bo koła są z chromowanymi deklami specjalne do tej wersji, ale cieszmy się z tego, co mamy, przynajmniej ja się z tego cieszę, bo jakoś nie mogłem jeździć z tym interiorem Black Amber ze zwykłym malowaniem, także tak to mniej więcej wygląda. Ja sobie tutaj zakupuję ten skin, a interior wygląda tak. Interior jest naprawdę wspaniały, jeśli chodzi o tę wersję limitowaną. Strasznie lubię bursztynowe podświetlenie. Mam w samochodzie u siebie w prywatnym takie podświetlenie, nie męczy oczu, jest wyraźne. Tak samo tutaj naprawdę wyraźnie to wszystko widać ładnie. Dobra, to tak, kupuję w takim razie, zatwierdzamy zamówienie, wychodzimy i cóż, zaraz, weźmiemy sobie zlecenie od razu. Rynek przesyłek. Jestem w Szczecinie. I ja oczywiście co? Dźwig, ładunek ponadnormatywny, KVN kran. No, dla których to ładunków między innymi mój ciągnik został stworzony. Skonfigurowany. Także jedziemy do firmy DHL po tę naczepę. A w międzyczasie sobie porozmawiamy na temat właśnie tej zimy. Światełek, żebym nie zapomniał znowu zapalić, bo wtedy miałem. Zapaliłem światło i zadowolony jechałem sobie. Teraz mamy zielone światło. Parszywy lewoskręt, tak uwielbiany przez kierowców. I już zaraz będziemy przy DHL-u. Jedziemy, jedziemy.
I już jesteśmy blisko, także połóweczka i na miejscu. Wyłączamy tego cudaka nawigatora, czy jak mu tam. Dobra. Zatwierdzamy ładunek. Do Kassel jedziemy. 500 km. Czas podróży w grze 8 godzin. Jest niedziela. 6:33. A właśnie, właśnie nowy rok jest. Także. Może nie niedziela, ale wtorek, ale to nic. Czy we wtorek nagrywam, a kiedy to wrzucę, to się okaże. Dobra. Próbujemy teraz. No, prawie idealnie wyjdzie, ale zobaczymy. Prawie, prawie. No dobra, wyjedźmy z tego miasta wrednego. I wtedy sobie zaczniemy tutaj opowiadać, tu i ówdzie, o różnych rzeczach. Aby nam się nie zakorkowało zbytnio. Jak tam sprawa się ma? Nie ma dużego korku. Ale właśnie, właśnie, właśnie. Jedziemy póki wolne. No i tam brama, brama na styk. No dobra. Postoimy sobie troszeczkę na światłach. Także, tak jak wspomniałem, mam zainstalowaną tę modyfikację odnośnie warunków zimowych. Strasznie chciałem sprawdzić. I teraz tak, miałem wcześniej zainstalowaną modyfikację, która dodawała jakby przyprószone drzewa, przyprószone elementy otoczenia. Z tym, że no, nie była tam jakichś najwyższych lotów ta modyfikacja tak naprawdę. No i później zacząłem grzebać na forach, szukać. I nie tak dawno na forum Euro Truck Simulator 2 Info ukazała się właśnie ta modyfikacja. Tak naprawdę nie wiadomo skąd ona się wywodzi, kto ją zrobił. No, trzeba było do pliku README zajrzeć. Wtedy byśmy wiedzieli, ale wcześniejsza modyfikacja dosyć popularna, Winter Mod 1.0 bodajże. Ja tak naprawdę tamtej modyfikacji nie przetestowałem. Ona ma własny instalator, tamta modyfikacja, ale ludzie narzekali, że tam jakieś problemy się działy z grą po wgraniu tej modyfikacji. Ona zmieniała fizykę, zmieniała różne rzeczy, także ja zrezygnowałem z instalacji, zacząłem szukać dalej, no i natknąłem się na tę modyfikację. I powiem szczerze, na razie jestem zadowolony. Tak, przy okazji to istnieje ponoć modyfikacja Trulla, która była udostępniona tylko w jeden dzień bodajże. Tak mi się coś obiło o uszy. Z tym, że no akurat 20 grudnia ponoć to było. Nie udało mi się jej pobrać, nawet nie wiedziałem o tym. Także pominę w ogóle w swoich rozważaniach modyfikację Trulla. Zajmę się tylko tą modyfikacją, którą mam wgraną. Modyfikacja nie podmienia fizyki. Od razu mówię. To jest czysta modyfikacja graficzno-dźwiękowa. Czyli wiadomo,
tak jak widzimy, przysypanym śniegiem asfalt, jakieś tam ślady. O, gdzie on tu pojedzie? Dobra, tu się trzeba ostro wyrabiać na tym rondzie. I no i inne tam takie smaczki. Także pierwsza podstawowa sprawa to ponoć jest dodane, opady śniegu są dodane. Nie wiem, jeszcze nie doświadczyłem. Może uda nam się w trakcie gry uświadczyć tych opadów śniegu. Zmieniony jest odgłos jazdy w interiorze. Ponoć jest dodany jakiś tam szum, dodatkowy wiatru czy tego typu historie. Wykasowano dźwięk błyskawic, no wiadomo, jak śnieg pada, to nie ma burzy w zimę. Znaczy, zdarzają się takie anomalie, ale nie jest to jakby w Europie dość popularne. Co tam jeszcze było? Nie są zamarznięte wody, zbiorniki wodne, jak rzeki, jeziora i też tego typu cieki. Także niektórzy mogą być zawiedzeni. Znaki mamy przypruszone śniegiem. Tam troszeczkę autor się starał, bo wszelkie tekstury modeli są właśnie ośnieżone. Z tym akurat nie ma problemu. Jak widzimy, drzewa, elementy gruntu. Fizyka nie została w ogóle zmieniona, z tym, że czytałem gdzieś, że asfaltowe drogi zostały podpisane pod drogi gruntowe. I właśnie czuć to na kierownicy, na kole kierownicy, bo drgania są. Jak na czystym asfalcie tych drgań nie ma, tak tutaj na kierownicy te drgania występują i właśnie na drogach gruntowych te drgania są, także jest to racja, faktycznie tak jest. Ten, kto pisał, ma rację, że do asfaltowych dróg zostały przypisane jakby parametry drogi gruntowej. Jest to tam w swego rodzaju jakaś prawda, bo jak tu widzimy, mamy kolejny, mamy jakiś tam przysypany śnieg, jak się jedzie i ten ubity śnieg, szczególnie taki oblodzony, on jest nierówny, no i troszeczkę tam te drgania są, ale to też takie naciągane w pewnym sensie. Jeśli chodzi o fizykę jazdy, to jest taki temat rzeka, że tak powiem, w tych modyfikacjach zimowych. Ale można to traktować w dwojaki sposób. Niektórzy po prostu nie mogą się bez tego obejść i dla nich taki mod jest bezużyteczny. Dla mnie, powiem szczerze, nie ma znaczenia. Znaczy inaczej, jeśli ta fizyka by była zrobiona dobrze, to ja jestem za. Ale jeśli tej fizyki nie ma, to nie ma tragedii, bo wiadomo, że jeździmy w zimę wolniej, tak? I nie przesadza się z tą prędkością, tak? Na tych drogach, na zakrętach, na łukach, czy tam na zjazdach. Drogę hamowania dobiera się inaczej, więc no, to jest po prostu, siedzi w świadomości człowieka i ja przykładowo nie potrzebuję tutaj fajerwerków w postaci lepszej fizyki jazdy. Po prostu w zimę się jeździ inaczej, trzeba uważać i koniec i kropka. Także dla mnie to nie jest minus. No, ale tutaj przesadzam trochę z prędkością, widzę. Warto by było ją unormować. A tak sobie zejdę do 70. O, jeszcze. No i druga sprawa to jest to, co tutaj widzicie po prawej stronie. Kombajn koszący zboże w zimę. Oczywiście zanim kurz się sypie. Zadowolony. No, też niektórzy tego nie mogą zdzierżyć. Ponoć modyfikacja trula usuwa te kombajny, ale tutaj to już jest ingerencja w mapę. Trzeba by po prostu usunąć obiekty typu kombajn i takie inne sprzęty rolnicze na polach. Także to nie wiem, czy każdy miałby czas, chęć zrobić coś takiego, bo tych obiektów pewnie jest sporo. Trzeba by było przelecieć całą mapę, ewentualnie usunąć to hurtowo jakoś, po prostu nie wiem, jak to zrobić, bo jeszcze, że pomysły jakieś na pewno są i skoro trul to zrobił, to czy mówię, co słyszę i co czytałem, więc nie traktujcie tego jako rzecz ostateczna, bo sam naprawdę dokładnie tego nie sprawdziłem, ale obiło mi się o uszy.
No, można na to przymknąć oko. Jak wiemy, gra ma ograniczenia i musimy się z tym pogodzić po prostu. Nie ma przeproś. I albo chcemy coś mieć, albo po prostu z tego rezygnujemy. Na mnie w 3/4 ten mod odpowiada na tę zimę i satysfakcjonuje mnie. Tutaj akurat też zachód jest i wschód słońca przesunięty. Bodajże wcześniej zachodzi i później wschodzi. Ale tu jest problem, jeśli chodzi o ten zachód słońca i wschód słońca, późniejszy, wcześniejszy, z światłami, które zapalają światła samochody AI, czyli ta sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy na forum czytałem, że jest z tym problem. W każdej modyfikacji nie wiadomo, który plik za to odpowiada i tak naprawdę nikt nie wie, gdzie się zmienia to zapalanie świateł pojazdów AI. Także w tamtej modyfikacji Winter Mod 1.0, która jest też dosyć popularną modyfikacją, ponoć jest ten problem, że jest ciemno, a samochody już mają zgaszone światła. No i jeżdżą takie samochody widmo i robi się nieciekawie. No ale, tak jak mówiłem, wszystko ma swoje granice i ta gra też ma swoje ograniczenia. Także musimy się na nie godzić. No a moderzy pracują cały czas nad nowymi rozwiązaniami. Podobają mi się te koleiny, takie naturalne, wyraziste tekstury, wyjeżdżone, fajnie to jest zrobione. To prawda, wygląda to jakby świeżo po opadach śniegu, bo oczywiście na drogach krajowych, a tym bardziej na drogach szybkiego ruchu i autostradach te sypie się solami i innymi preparatami, to od razu jest czarny asfalt mokry, więc kolejne ograniczenie dla tej modyfikacji, no ale tak jak mówiłem, trzeba się cieszyć tym, co jest. Miejmy nadzieję, że SCS pójdzie po rozum do głowy i nie wiem, czy w formie DLC, jakiegoś dodatku, czy w formie modyfikacji, update'u, jakiegoś patcha zrobią pory roku. No to by było wspaniałe, że tak powiem. Dla mnie bardzo fajna rzecz, gdyby za to się samo SCS Software wzięło, czyli oni jakby to zrobili. No to by było dobre i ciekawe dla gry. Ale możemy poczekać, pomarzyć i albo sami wziąć się do roboty. Tak naprawdę to nie miałem dzisiaj tematu, żeby z wami porozmawiać, obgadać jakiś temat. Ale jednak nasunęła mi się taka myśl, jak ostatnio w którymś tam z komentarzy, właśnie mój przyjaciel, który też nagrywa let's play z Euro Truck Simulator 2 z modelarstwa, wujek Bohun. Możecie odwiedzić jego kanał, polecam zapoznać się z jego filmami. Wspominał o... jak to ładnie nazwać? Realizm symulacji komputerowych? No, w sumie można to tak w skrócie. Ajajaj, jedź, dobra, puścimy tutaj pana. Strasznie szybko jeżdżą. Dobra. Nie podoba mi się trochę, no ale właśnie to jest kolejny problem, że nie jest zmniejszona prędkość pojazdów AI w takich warunkach. Może na kolcach śmigają, jak w Skandynawii. Ale dobra, wracając do tematu realizmu symulatorów komputerowych. Tam w którymś komentarzu właśnie napisał wujek, jak byliśmy na Master Trucku razem w Opolu w tym roku. Nie, w tamtym roku już. Już w tamtym roku. I spotkaliśmy miłośników, no tam jest Aeroklub Opolski i właśnie pilotów spotkaliśmy i tych takich miłośników cywilnego lotnictwa, oni tam sobie latali. No i zaczął się temat właśnie gier komputerowych, w sumie wujek jakby zaczął i to się fajnie rozwinęło, później dyskusja. No i oni sami przyznali, że tak naprawdę to oni zasiadając za sterami wirtualnymi samolotu, no nie potrafili nim latać. Bo, no powiedzmy szczerze, główny problem, w sumie dla mnie to jest 80-90% przewagi, to jest to, że nie odczuwamy fizyki, czyli przeciążeń, wszystko co związane właśnie z ruchem obiektu. Tego niestety nie ma i tu jest problem, bo jak oni tam mówili, że samolot się bierze na czucie, no tak samo samochód,
Wiadomo, że... Aj, jaj, jaj, znowu fail. Zagapiłem się. Pojazd, którym się poruszamy, bierze się na czucie. Tak samo jeżdżąc samochodem, czy latając samolotem. Często czujemy i jakby dzięki temu potrafimy jakby kierować tym czymś. No i oni tak właśnie jednoznacznie stwierdzili, że mieli problem z tym. Inna sprawa to, chociaż teraz już w sumie technologia idzie do przodu, te wszystkie technologie Track Air, czy darmowa technologia FreeTrack, który ja na przykład używam. Aj, tu się zamotałem znowu. One pomagają jakby w takiej, jak to nazwać? No tu chodzi głównie o rozglądanie się, tak? Po jeździe, po samolocie, po samochodzie. Czyli obrót głowy i obrót kamery w środku. Zmienimy sobie pas. No i to jest dosyć pomocne, bo powiem szczerze, że na przykład ja jeżdżąc czy latając samolotem w symulatorze, czy jeżdżąc samochodem w symulatorze, tak jak tutaj ciężarówką, ciężko jest obracać głowę myszką i jeszcze kierować kierownicą, jeszcze wciskać przyciski, więc to jest to główne ograniczenie. Zaraz, żebym ja to znowu nie wypakował gdzieś. Zmienię sobie pas. O, teraz dobrze. I to bardzo pomaga w zorientowaniu się w sytuacji, bo jest naturalnym, że w realu siedząc kręcimy głową i tutaj kręcimy głową, co się przenosi na świat wirtualny, także szczególnie technologie tą Track Air, czyli te obracanie głowy realne, wirtualne, mają jakby opanowani piloci wirtualni, to głównie oni korzystają, ale teraz coraz częściej ludzie korzystają właśnie w symulatorach jazdy wszelakich, jakichś wyścigowych, rajdowych, czy właśnie takich symulatorach jazdy ciężarówką. Co jeszcze? Ja na przykład mogę wam powiedzieć na swoim przykładzie, bo biorę udział w wirtualnych, rajdowych, samochodowych mistrzostwach Polski na platformie Richard Benz Rally. No i u mnie problem był podstawowy taki, że zaczynałem od kierownicy. No, czysta jazda na kierownicy, bez żadnych wspomagaczy. A zaraz powiem, jakie to wspomagacze. No i powiem tak, ja jak na przykład zabieram się za symulator, to chciałbym mieć no bardzo przybliżone do realnych warunki i jakby no w sumie warunki, tak, można tak nazwać. A jak tego nie ma, to po prostu jakoś nie mogę się wdrożyć. No i zacząłem kombinację. Najpierw zrobiłem sobie taki stelaż, takie stanowisko rajdowe, czyli fotel plus szkielet, do tego się przymocowywało kierownicę. No i to była namiastka jakby jazdy już w samochodzie, bo wiadomo, fotel był z samochodu. Tam można zainstalować ilość tam punktowe pasy. Siedzi się nisko, siedzi się w takim fotelu właśnie, w tym stelażu, no to czuje się człowiek już o wiele lepiej, bo no, jakby to odzwierciedla pozycję za kierownicą. No i zauważyłem, że to zaczynało przynosić efekty. Troszeczkę człowiek jeździł szybciej, jakoś był pewniejszy za kółkiem w tej rajdówce. No i później natrafiłem na jakby darmowy odpowiednik tej technologii Track Air, czyli tych podczerwonych wiązek, które dzięki kamerce właśnie wysyłają sygnał, później odbierają, to wszystko przetwarza specjalny program. No i to, jak mówiłem, obracając głową realnie, po prostu w świecie wirtualnym też ta głowa się obraca właśnie w ten sposób, nie? To wymyślili Francuzi. No i Francuzi opracowali właśnie darmową technologię. Ktoś napisał program i stworzył schemat z podłączenia tego do zwykłej czapeczki z daszkiem, gdzie się montuje cztery punkty, cztery diody bądź cztery odblaski i to wszystko ładnie śmiga, bo na bieżąco program zainstalowany w komputerze przetwarza i przesyła do gry. Większość tytułów wspiera technologię Track Air, akurat ta darmowa FreeTrack jest jakby kompatybilna z Track Airem. No i zacząłem jeździć z tym Track Airem i powiem szczerze, że jeszcze lepiej mi to wychodziło. Wtedy wiadomo, bo podstawowy problem był, że pozycja
kierowcy za kierownicą była nieruchoma. W symulatorach takich właśnie jak Euro Truck, czy tam jakieś rajdowe, wyścigowe. No i wiadomo, że jak jesteśmy mocno skoncentrowani, jeździmy szybko, musimy dużo kręcić kółkiem, to nie możemy jedną ręką tego robić, a drugą ręką, powiedzmy myszką, obracać sobie głowy w tym samochodzie, no bo to by było bez sensu. W takim symulatorze jak Euro Truck to jeszcze w sumie można to jakoś zdzierżyć i jakoś to robić, chociaż też jest to uciążliwe, ale w jakiś sposób wykonalne. I tu jest ten taki naturalny efekt, że jak wchodząc w jakiś ciasny zakręt, przechylamy mimowolnie głowę w stronę tego zakrętu. Nie jest to jakieś mocne przechylanie, jak na przykład w Need for Speed Unleashed, nie wiem jak to w sumie wymawiać poprawnie, była taka technologia wprowadzona, że skręcając przechylała nam się kamera w stronę zakrętu. Powiem szczerze, że mnie to okrutnie denerwowało i sobie to wyłączyłem, bo ja wolę mieć kontrolę nad tym przechylaniem, czyli ja chcę mieć, chcę jakby sam dostosować sobie kąt tego skrętu, a nie po prostu gra mi dostosowuje bez mojej wiedzy, że tak powiem. No i ja sobie to po prostu wyłączyłem. Ale to jest właśnie ta namiastka tego obracania mimowolnego głowy. A mając taką czapeczkę na głowie i ten cały sprzęt w komputerze, jadąc powiedzmy, no sam to założyłem, na początku ciężko było się przyzwyczaić do tego, bo człowiek mimowolnie jakby nie dokręcał kierownicy. Ale biało tutaj, słońce operuje. Dobra. By tam nie skosić czegoś. Uch. Dobra. Ślady są mocno tutaj. Nie wiadomo tak naprawdę, gdzie są linie. No, i wracając do tematu. I faktycznie człowiek, biorąc jakiś tam wcześniejszy zakręt, mimowolnie sobie te głowy odkręca, dokręca w stronę tego zakrętu. I to było pomocne. No bo w realnym świecie też, tak? Jak głowy nie dokręcamy, to chociaż oczami tam filujemy w tę stronę, w którą skręcamy. No i to był kolejny jakby ulepszacz, można powiedzieć, który pomógł mi w osiąganiu lepszych czasów. Czyli, ale wiadomo, jest pewna granica tego ulepszania i kombinowania. No i podejrzewam, że tą granicą są siłowniki i ekran składający się powiedzmy z kilku monitorów. Bo widziałem już takie wynalazki, gdzie ludzie mają puściutko w zimę. Gdzie ludzie mają trzy monitory, tak zwany triple. No to wtedy jest też o wiele lepiej, bo jest większy kąt pola widzenia. Ale też widziałem takie rzeczy jak siłowniki do fotela przymocowane. Z tym, że to już jest wyższa szkoła jazdy, ale myślę, że to jest właśnie ta granica między... Co my tu mamy? Spłacono w sumie 8600. No i nieźle. O kurde, jak tutaj jest. W ogóle nie widać linii. Znaczy jak ja zgaszę światła, to mi się polepszy? Polepszy się. Ale nie no, cały rok na światłach. Ja myślę, że tu jest właśnie... O, autobus się bierze za wyprzedzanie. Tu jest ta granica, gdzie już po prostu jej no, nie przekroczymy. No bo tak naprawdę ja już nie widzę jakby technologii, która jeszcze bardziej urealniłaby nam... Kurde, tu nic nie widać. Jeszcze bardziej urealniłaby nam odczucia jazdy w symulatorze. Także ja podejrzewam, nie dojdę do tej granicy, bo nie wiem jak zrobić. Są jakieś patenty, gdzie ludzie od silników, od silniczków wycieraczek samochodowych robią te siłowniki. Jakieś tam cięgna mocują i inne cuda na kiju. No ale ja jeszcze do takiego etapu nie doszedłem, powiem szczerze. Trzy monitory to trzeba by było mieć po prostu pieniądze i zainwestować i zrobić coś takiego, ale jeśli chodzi o siłowniki, to jeszcze nie ten czas. Także ja, to jest w sumie moje zdanie, nie każdy się musi z tym zgodzić, ale ja właśnie uważam, że ta granica jest już nieprzekraczalna. Po prostu jest tak, że siedzimy w
przed komputerem, w jakimś tam przed trzema monitorami, w fotelu z siłownikami, z tą technologią TrackHear i próbujemy jakby to urealnić, wirtual do reala, że tak się brzydko wyrażę. A kolejny krok to jest po prostu już przejście do realnej jazdy, do realnego latania. Także myślę, że nie ma już pośredniego elementu, już po prostu można, największy wypas jaki może być, to jest właśnie to, co wymieniłem wam przed chwilą. I faktycznie gro ludzi, którzy jeżdżą realnie pojazdami bądź latają samolotami i siądą do symulatorów, na początku się nie potrafią odnaleźć. Co prawda wiadomo, że tak jest prawie techniczne, jak tam powiedzmy przyrządy na desce rozdzielczej, czy tak jak w ciężarówce wszystkie zegary, no to taki człowiek z doświadczeniem w mig zrozumie i załapie. Tak samo w cudzysłowie wyczucie zestawu, chociaż w symulatorze to też nie jest takie proste, bo nie czujemy go fizycznie, tylko czujemy go jakby jedynie wzrokowo. No i tacy, ja sam się o tym przekonałem, bo jak miałem kurs na kategorię C i siadałem za kierownicą ciężarówki, powiem wam tak, to może będzie dosyć odważna teoria i to, co ja teraz powiem, ale w realu jest łatwiej niż w symulatorze. Ja tak przynajmniej uważam i takie mam odczucia. No i myślę, że kilka osób podzieli to zdanie, bo jak siadałem do ciężarówki, to czując ją pod sobą, o tutaj mały pokasuje, czując ją pod sobą, te manewry były łatwiejsze i łatwiej było jakby no, wyczuć ten samochód, poczuć go. Tak samo podejrzewam jest z samolotem, albo jeszcze trudniej jest jakby człowiekowi, który zawodowo lata samolotem, zasiąść za sterami wirtualnymi. No w końcu mu się udało. Męczył się, męczył biedak tym autobusem, ale mnie wyprzedził. Inną sprawą, jaką tu założyłem, że tak przerwę wywód. No, tutaj naprawdę nic nie widać. To jest to, że spod kół się wydobywa kurz. No ale to jest właśnie związane pewnie z tym, że jest przypisana definicja drogi gruntowej do drogi asfaltowej. No, to jest to kolejne ograniczenie. O proszę. Ciągniczek na polu sobie tam bronuje. Nie, ora nie bronuje. I zadowolony w zimę. Także są to te elementy, których niektórzy nie mogą przeboleć w tej modyfikacji. No i tak naprawdę to pewnie zamotałem z tym symulatorem, z tym realnym światem i z tym wirtualnym światem, ale wiecie, o co mi chodzi. Jest po prostu granica, której nie można, nie da rady przekroczyć, żeby urealnić świat wirtualny do realnego i wszystko. A tak samo ludzie, którzy jeżdżą w realu, siądą do wirtualnych symulatorów i jakby nie mogą sobie z tym poradzić, ale jak już się właśnie w to, co my tu mamy, roboty drogowe, jak już się w to właśnie tak wbiją, wszczepią, to już naprawdę idzie im dobrze. Ze mną zespołem na przykład jeździ teraz, bo ja śmigam w tych mistrzostwach Polski w zespole WRC Team i tam właśnie jedzie Mateusz Lisowski. Nie wiem, pewnie niektórym z was jest znany Mateusz. On jeździł w Sirocco Cup, zajął pierwsze miejsce, był mistrzem tej serii w tamtym roku, dwa lata temu, a w tamtym roku jeździł w Porsche Super Cup właśnie między innymi. W tym drugim teamie, Forge Racing bodajże, bo pierwszy to był Orlen, tam gdzie Kuba Giermaziak i ten drugi chłopak jeździł, już nie pamiętam, jak się nazywa, a w tym drugim polskim zespole właśnie jeździł Mateusz Lisowski. Także on z nami sobie śmiga w zespole i całkiem nieźle mu idzie, chociaż on to wrócił po długiej przerwie. Z kolei kiedyś słuchałem, nie wiem, pewnie część z was też się interesuje Formułą 1, Robertem Kubicą. Taki dosyć znany dziennikarz niegdyś, gdzie komentował na żywo jakby z torów wyścigi, czyli Sokół, Mikołaj Sokół bodajże, jeśli imienia nie pomyliłem. No, on przeprowadził taki dosyć ciekawy wywiad jeszcze przed tym wypadkiem w rajdzie Duwar, gdzie tam Kubica sobie mocno poharatał tę rękę i w ogóle cały się tam mocno poharatał. No i tam między innymi Kubica właśnie opowiada o symulatorach, bo
On kiedyś jeździł w tych mistrzostwach Polski, co ja teraz śmigam. I to całkiem nieźle sobie radził. No i właśnie on opowiada, że to jest jednak całkiem inna bajka. Ta jazda na symulatorach, ale mówił, że jest to dobry trening dla kierowcy, bo trening koncentracji głównie. Bo tak powiem wam szczerze, taki rajd potrafi trwać półtora, nawet 2 godziny i człowiek siada i za jednym zamachem musi go przejechać. Znaczy musi, no nie musi, ale dobrze by było, żeby przejechać go za jednym zamachem. I to jest 2 godziny pełnej koncentracji, a naprawdę koncentracja potrafi dać nieźle w kości i człowiek po takim rajdzie potrafi być nieźle spocony. Także on sam stwierdził, że oczywiście symulator nie umywa się do realnych odczuć jazdy samochodem rajdowym czy tam wyścigowym, ale on na przykład to traktował jako trening i bardzo sobie chwalił jazdę właśnie na tej platformie Richard Burns Rally, bo w sumie to jest chyba teraz jedyny symulator taki rajdowy, który jakby w pełni, prawie w pełni odzwierciedla wszystkie parametry, zachowanie, fizykę jazdy samochodu rajdowego na szutrze i na asfalcie, bo R Factor na przykład jest bardzo dobry na asfalcie, ale kuleje na szutrze. Wszystkie te e-racing, te platformy też są na asfalcie dobre, ale mają problem z szutrem. To jest w ogóle paradoks, bo firma, która wyprodukowała Richarda Bensa, to jest SCI Games, to są też Czesi. A naprawdę Czechów podziwiam, jeśli chodzi o wkład w wirtualną rozgrywkę, bo mają niesamowite, jeśli chodzi o scenę moderską i scenę w ogóle tworzenia gier. Ta firma, tworząc tą grę, po prostu konsultowała się z graczami. To był pierwszy po prostu bardzo dobry krok i ruch z ich strony. A druga sprawa to taki paradoks, że jak ta gra wyszła, to zarzucali im, że ona jest za trudna. No, oni po prostu chcieli stworzyć naprawdę bardzo zaawansowany symulator jazdy samochodem rajdowym. Im się to udało, to jest, kogokolwiek się zapyta ze znawców tematu, to powie, że to jest niekwestionowany lider, jeśli chodzi o symulatory rajdowe. Także tutaj akurat nie ma to tamto, jak to mówią, nie ma dyskusji. Gra jest dosyć już stara, leciwa, ale jest pełno modyfikacji, zarówno graficznych, jak i nowe trasy, więc z tym nie ma problemu. Jeżeli mnie teraz wątku nie zgubił. No jedziemy, jedziemy, panowie. Nie zatrzymujemy się. O nie, ciężarówka. Ona się zaraz zablokuje tutaj. A, przeciągniemy go trochę. No właśnie, i ten właśnie Rysiek nasz poczciwy jest jakby w tej chwili jedynym takim przedstawicielem prawdziwego gatunku symulatorów rajdowych. O czym to ja mówiłem? A, że właśnie, zaczynam skakać po tematach, że taki paradoks powstał, że zarzucali, że jest za trudna. No i faktycznie tak było. Swoją drogą oni ją przy takim dużym nakładzie wyprodukowali, że po prostu nie zarobili na niej. Miała powstać kontynuacja, ale ta kontynuacja nie powstanie, nie powstała i prawdopodobnie już jej nie będzie, bo oni po prostu stracili, a nie zarobili na tej grze. No ale takie są prawa rynku dzisiejszego, że zrobiąc grę dla fanów, taką jakby fani chcieli, miłośnicy, tudzież jakiś tam symulator właśnie, tu głównie o nie się rozbija, to są niszowe produkty, no to firma ma jakby nikłe szanse na to, żeby zarobić. No tutaj TS2 bardzo ładnie się jakby wstrzelił w to, chociaż to też nie można tego nazwać jakimś tam pełnym symulatorem. Jest to taki przedsionek tak naprawdę symulatora prawdziwego. Także tak to dzisiaj jest. Wszystkie te produkcje w stylu rajdowe, szczególnie Derty, Colin McRae, Sega Rally, te inne takie wynalazki. To wszystko to jest tylko po prostu arkadówka zwykła i ma jakby mało wspólnego z prawdziwym rajdowaniem. No się tak wyrażę. Dobra, ja tu gadu gadu, a my tu już dojeżdżamy do Kessel. Kessel? Kessel? To pewnie
Podejrzewałem, że to jest A umlaut, tylko nie mieli takich, chociaż nie, niekoniecznie, może i kasel. Dobra. No, także sobie trochę tutaj pogadaliśmy. Wszyscy się muszą ze mną zgodzić, ale wiadomo, każdy ma inne zdanie na dany temat. Jak to mówią, najlepsze są spontaniczne dyskusje i spontaniczne tematy. Tak naprawdę nie miałem zaplanowanego tematu na dziś, więc pełen spontan, jak to młodzież mówi. Oj, lusterko mi światło zasłoniło. Podjeżdżamy jeszcze. O. A, daleko jeszcze do linii bezwzględnego zatrzymania, tak zwanej. Także podsumowując, nie modyfikacja przypada do gustu, ten Winter Mod. Ona jest do ściągnięcia na forum Euro Truck Simulator 2 Info. Nie jest jako Winter Mod, tylko jako mod na zimę, inny, coś takiego, jest jakiś temat w modyfikacjach. Tam sobie na pewno znajdziecie. Może wrzucę wam linka w podpisie. Jeszcze zobaczę. Ja go wrzuciłem do modyfikacji, do tej swojej paczki modów i wszystko gra, nie ma problemów. Także jeśli ktoś ściągał tę paczkę modów ode mnie, którą zamieściłem i którą zamieszczę w podpisie, to spokojnie może dogrywać tę modyfikację zimową i tam nie będzie żadnych historii. Zmieściłem się tam, czy nie zmieściłem? Nie wiem tak naprawdę. Teraz tu się trzeba zmieścić. Tu jesteśmy, tak. Jak to zrobić? Dobra. A, trochę źle się zabrałem do tego parkowania, ale nic, trudno się mówi. Światła wyłączę, bo mnie strasznie denerwują. Trochę przekombinowałem chyba. Teraz się okaże. Gdzie ja tak naprawdę jestem? No dobra. Próbujemy. Tam jest, dobra, będę musiał sobie po prostu i tak wycofać, inaczej. Już trochę na ulicę sobie wyjadę, zobaczymy, czy to jest sens w ogóle. Tak. Dobra. Gdzie to jest? Tu. Dobra. Zaraz, gdzie ja jestem? A, nie jest źle. Jest źle. Jeszcze raz. Trochę sobie pomanewrujemy, co tam. Mamy czas. O. Teraz powinno być dobrze.
Ale ciężko ją strasznie wyczuć. Ona jest jakaś taka. Nie wiem, ciężko. W tych lusterkach źle ją widać tę naczepę. Nie ma tego takiego wyczucia rozmiaru. Rozmiaru może jest, ale nie wiem, jakoś tak dziwnie jest ułożona. Zobaczmy, jak to wyszło. No, nie ma tragedii. A przy okazji możemy sobie obejrzeć skaniulę naszą, Black Amber. No i dobra, czyli co? Światełka, gasimy te przebrzydłe awaryjne. Aha, najpierw trzeba by naczepę odpiąć. Co my tu mamy? 500 km przejechane. Kasiura jest. Talentowany pracownik. Nieźle. Fajne są te nowe ekrany ładowania. Postarali się chłopaki. A jest Boris Lozak i Dalibor jakiś stworzyli te modyfikacje. Czyli pewnie znowu Czesi znają życie. No to cóż. Nie ma tutaj hotelu, nie ma gdzie zaparkować. No, zostawię ją tak jak jest po prostu. Silniczek ręczny i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. ETS2. Gdzieś sobie jeszcze przejedziemy. A może jakąś wieczorową porą, albo trafimy na śnieg, na który tak z utęsknieniem czekam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jakiś normalny ładunek wezmę w końcu. Nie wiem, czy to naczepa taka stoi, ale też mam podmienioną naczepę z drewnem. Nie ma. A jeszcze sobie poglądamy skaniulę naszą. No, bardzo ładna. No dobra, to co? Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. No, idę spać.